Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik i przychodzę dzisiaj do Was z zapytaniem, czy zastanawialiście się kiedyś, czy utopijna wersja świata, w której wszystkie rasy żyją ze sobą w zgodzie, jest możliwa. Dzisiaj w tym materiale, na przykładzie marzenia kapitana załogi piratów Big Mamy, postaram się w miarę moich kompetencji odpowiedzieć na to pytanie. Także zostawcie lajka, suba, wszystkie linki w opisie i zachęcam do oglądania. Zanim przejdę do głównego tematu filmu, musimy sobie wyjaśnić dwie kwestie. Jak to się stało, że marzeniem Charlotte Lin-Lin jest tworzenie miejsca na Ziemi, gdzie wszystkie rasy mogą wieść spokojne życie? Oraz to, jaką personą jest Big Mom, żeby zrozumieć jej działania oraz postępowania. Nasza przyszła, przerażająca Big Mom urodziła się jako miła dziewczynka. Jednak o potwornej sile, przez to jej rodzice porzucili ją na wyspie Elba. Przygarnęła i zaopiekowała się młodą Lin-Lin matka Carmen, która zaczęła jej wychowanie w swoim sierocińcu. Pani Imperator pod jej skrzydłami nauczyła się tam równości wobec wszystkich, ponieważ żyły tam dzieci z różnych warstw społecznych oraz ras. W połączeniu z jej życzliwym usposobieniem zrodziło to jej marzenie o pięknym świecie bez konfliktów, gdzie każdy bez wyjątku może żyć swobodnie. Niestety, w wyniku różnych przykrych wydarzeń, młoda Lin-Lin została wygnana z Elbafu. A koniec końców prawdopodobnie nieświadomie zjadła swoją przebraną matkę i resztę dzieci, przejmując moce matki Carmel. Sytuację wykorzystał pirat Strusen, który zmanipulował młode, naiwne dziecko na swoją korzyść, tworząc z niej swoją potężną broń do bogacenia się za pomocą kunsztu piractwa. W wyniku czego młoda Lin-Lin, która mimo wszystko była i nadal jest przepełniona dobrymi chęciami o pięknym marzeniu, została wychowana przez żądnego zysku pirata na mocno egoistyczną i wykorzystywującą swoją moc oraz wpływy do podążania drogą bez kompromisu i słyszenia słowa sprzeciwu. I niczym typowy potwór w mieście, chociaż szła przez miasto z dobrą ideą, to niszczyła po drodze wiele rzeczy dookoła, nie zastanawiając się nad tym. Czyli w skrócie mamy przykład dobrej chęci w złym wykonaniu. Zatem możemy już przejść do głównego tematu odcinka. Choć powinienem to zrobić na końcu, to jednak wolę powiedzieć, co myślę osobiście teraz. Dla mnie stworzenie miejsca, gdzie każdy będzie mógł wieść długie życie bez segregacji czy dyskryminacji, jest niemożliwe. Po pierwsze, jest to duże wyzwanie logistyczne, które by wymagało stworzenia ogromnego i skutecznie działającego planu, wymagającego doświadczonych ludzi z inicjatywą, potrafiących zarządzać zasobami ludzkimi i materiałowymi. Zakładając oczywiście, że mówimy o określonym terytorium, a nie całym świecie. Wtedy to jest jeszcze trudniejsze. Po drugie, nie jest możliwe, by każdy z każdym się lubił. Owszem, można się tolerować, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto z jakiegoś powodu nie będzie kogoś lubił. Przykładową kością niezgody mogą być poglądy polityczne, zwykła zazdrość, czy zwykłe konflikty społeczno-kulturowe, których wyeliminowanie nie jest takie proste. Takie rzeczy jak rasizm czy homofobię należy zwalczać, jednakże niemożliwym jest wyeliminowanie wszystkich zawiłości między ludźmi. Po trzecie, skoro każdy ma być zadowolony, to jak to zmierzymy? Każdy ma inne kryteria szczęścia, więc albo spełniamy zachcianki każdego po kolei, albo każdemu dajemy porówno i kontrolujemy, by wszyscy żyli na tym samym poziomie, co już jest bardzo trudne w swoim założeniu. Mógłbym dalej wymieniać kolejne przykłady, ale chyba dostarczyłem wystarczającej argumentacji ze swojej strony. Dlaczego zatem powiedziałem swoje zdanie najpierw? Otóż Big Mom, mimo bycia doświadczonym piratem z potężną siłą oraz załogą, jest jednak niestabilnie emocjonalnym dzieckiem w ciele bardzo starej kobiety, czyli mimo wszelakich starań jest nadal naiwna, tkwiąc w swoim marzeniu. Całe jej terytorium teoretycznie wydaje się na dobrej drodze do tego, ale czy aby na pewno? Mieszkańcy Tottolandu żyją w krainie mlekiem i miodem płynącej, w której rzeczywiście masa przedstawicieli różnych ras sobie spokojnie żyje. Mają zapewnione jedzenie, bezpieczeństwo, wręcz egzystują w bajkowej krainie i płacą jedynie podatek w postaci kawałka swojej duszy. Jednakże za tą słodkością kryje się wiele mroku. To nadal jest terytorium pirata, które może być podatne na liczne ataki z zewnątrz. Warto nadmienić, że nie wszyscy żyją tam z własnej woli i często są tam sprowadzani
siłą lub służą jako fragment kolekcji Big Mom. Nie każdy jest również tam do końca mile widziany, jak chociażby olbrzymy, z którymi sama Charlotte Lin Lin ma na pieńku. Poza tym wszyscy mieszkańcy nadal są zdani na łaskę piratów i szaleństwa Big Mom, jakie ją czasami ogarnia. Dalej dochodzą klimaty mafijne, jak uroczyste herbatki kończące się śmiercią osób, które odrzuciły zaproszenie, oraz przyjazdem kolejnych niebezpiecznych osobistości dla lokalnego obywatela. A w tle wszystko przeplatane intrygami i morderstwami na zlecenie, więc na papierze wszystko wygląda fajnie, a w rzeczywistości to różnie bywa. Warto podkreślić jeszcze to, że terytorium Big Mom jest uznawane oficjalnie za państwo przez inne kraje i światowy rząd, co czyni go formalnie piracką bazą wypadową, co powoduje, iż jest ciągle w stałym konflikcie z marynarką oraz innymi siłami. Jest to mega niestabilny twór pseudopaństwowy, opierający tak naprawdę całe swoje istnienie na potędze samej Charlotte Lin Lin, bez której odpowiednio silna inwazja ze strony marynarki czy innych imperatorów skończyłaby się pewnie sukcesem. Jak wspomniałem, w teorii mieszkańcy mają zapewnione bezpieczeństwo, ale jednak jest ono bardzo kruche. Wystarczy, że zabraknie samej pani imperator, która i tak swoje najlepsze lata ma już za sobą, więc jest to zaprzeczenie utopii i jego totalne przeciwieństwo, które tak naprawdę powstało przez kaprys jednej osoby. W wyniku tego kaprysu powstał sztuczny kraj bez historii, kultury i realnych szans rozwoju oraz przetrwania w latach późniejszych. Siła piratów powoduje, że to miejsce jest kuszącym miejscem do zamieszkania, jeśli żyjesz w tak niebezpiecznym miejscu jak Nowy Świat. Ale oni sami też mają bardzo poważne wady, więc to jest mieszkanie na własne ryzyko. Największym problemem jest jednak brak naturalnego lidera, gdyż jak wspomniałem wcześniej, istnienie tego miejsca opiera się na sile jednej osoby, a wszystko, jak wiemy, z czasem przemija. Wrócimy na chwilę do wspomnianych wcześniej olbrzymów, gdyż tu się pojawia bardzo ciekawy wątek. Big Mama sama sobie zaprzecza, będąc w wiecznym konflikcie z olbrzymami. Nie można stworzyć miejsca dla każdego, jeśli nie będzie tam każdego, więc jej chora obsesja na tym punkcie doprowadziła wręcz do tego, że Caesar Clown przeprowadzał eksperymenty na dzieciach. To idealnie obrazuje, jak absurdalny do zrealizowania jest jej pomysł. Poza tym jeszcze warto dodać, że jeśli chcemy mieć każdego w ramach koncepcji prowadzonej przez Lin Lin, trzeba skombinować jeszcze rasy, których nie mamy, co idąc dalej może doprowadzić chociażby do porwań. Nawet Kingowi zaproponowała dołączenie do jej załogi, gdyż jest z jednym elementów brakujących w jej układance. I skoro przy tym jesteśmy, to jak ona zamierza to wszystko pogodzić w jednym miejscu? Załóżmy hipotetycznie, że skonfliktowani z nią olbrzymy zdecydowały się jednak z nią zamieszkać, co od razu by pewnie doprowadziło do konfliktów i kłótni z nią samą i jej załogą, co mogłoby pobudzić inne konflikty będące gdzieś w tle na terytorium Big Mamy. Nagle również w rodzinie by mogły się obudzić spory między rodzeństwem, czego malutki zalążek mieliśmy przy kłótni Perospero z Daifuku, kto zostałby następnym kapitanem załogi. Więc wszystko wskazuje na to, że żeby pogodzić spory, należy narzucić wszystkim swoją przytłaczającą siłę. I tak robi sama Lin Lin i każdy, kto jej się sprzeciwia, ma umrzeć. Dobrym tego przykładem jest Tama, która owszem była traktowana przyjaźnie, ale jednak gdy mała dziewczynka wybrała Usopa i Nami, to Big Mom nie miała zawahania, żeby spróbować ją zabić. Jak już mówiłem, zachowuje się jak dziecko, które by chciało wszystko dostać, ale nie może, więc od razu się wścieka. Także podsumowując, widzimy wiele dobrych chęci i pięknie brzmiących słów, ale przykryte smutną rzeczywistością oraz gorzką prawdą. Marzenia Big Mom są przepiękne, ale zdecydowanie utopijne w swoich założeniach. Wielu z nas chciałoby żyć w świecie idealnym, bez konfliktów, gdzie wszystkie nasze potrzeby są zaspokajane i kryteria szczęścia maksymalnie wypełnione. Ale jednak świat zawsze był ukryty szarością i ciężko czasem powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, a co jest właściwą odpowiedzią. Mam nadzieję, że materiał skłoni Was do konkluzji, przemyśleń i do zadania sobie takich pytań, jak zmienić lub poprawić nasz świat. Piszcie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy w komentarzu, pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie też łapkę w górę, jabłonka, pelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.